Obudziłam się w ciemnym pomieszczeniu. Nie widziałam nic. Otaczała mnie pusta, ciemna otchłań. Słyszałam tylko swój oddech. Był szybki. Czułam chłód. Usiadłam na czymś, co przypominało łóżko. Tak bynajmniej sądziłam. Polegać mogłam tylko i wyłącznie na dotyku. Stanęłam na podłodze, drewnianej. Skrzypiała na każdym moim kroku. Wiedziałam, że nawet zmarłego by to obudziło. Nagle huk. Padłam na ziemię. Po moim ciele przeszedł dreszcz. Stróżka zimnego potu płynęła po moim czole. Trzęsłam się. Nie wiedziałam, gdzie jestem, ani jak się tam znalazłam. Nic nie wiedziałam. Halo? Krzyczałam, ale odpowiedziała mi tylko cisza. Jest tu ktoś? Wołam. Podeszłam do ściany. Znalazłam kąt i schowałam się w nim. Ujrzałam światło. Niewielką szczelinę w drzwiach. Ktoś wszedł do środka z latarką. Ujrzałam wtedy jego twarz. W jego czarnych oczach widziałam groźbę. Czułam, jakby rozbierał mnie wzrokiem. Podszedł. Czułam jego ciepły oddech na mojej szyi. Bałam się. Nie wiedziałam, co robić, gdzie uciekać. Czekałam na nieuniknione. Słyszałam tylko... Teraz się zabawimy. Śmierdziało od niego alkoholem. Nie był świadom. Nie było szans.